Cześć. Siema. Siemano. Witamy Was serdecznie w nowym materiale. W dniu dzisiejszym robimy kolejny test smaków, tym razem na Venaxieku. A test smaków będzie dotyczył serii Velsal. Mamy tutaj 5 smaków, liquidów na soli, oczywiście 2% tężenia. Tak jest, 10 ml pojemności. Zaczynamy od mojej strony i będzie to winogrono Ice. Tutaj możemy w międzyczasie też nadmienić, że ta seria to już bardziej takie złożone smaki. Przynajmniej z dwóch rzeczy złożone. No takie słodziutkie winogrono z ajsem. Leciutkim ajsem, nie za dużo, nie za mało, taki w sam raz. Ty i mi to winogrono smakuje mi od najbardziej pożądanego, lepiej od najbardziej pożądanego winogrona z ajsem, które na chwilę obecną jest na rynku. Wiem, które. I mówię o Pinky Saltach. Tak jest. Tutaj Pinky Salty są słodkie, intensywne, ale tutaj mocno podbudowane jest to winogrono. Ice jest na drugim planie, tak. Ale winogrono robi tutaj potężną robotę. No i nie jest przesłodzone też, tak jak w saltach. Wow. Na przykład salty są przesłodzone. No, wow. To jest naprawdę, naprawdę dobre i to mówię jako osoba, która nie przepada za smakiem winogronowym. Zrobiło Ciekawe. To na mnie wrażenie, no. Robi wrażenie. Następnym przykładem mamy, znaczy następnym smakiem mamy owoce tropikalne. No to tutaj czuję więcej ananasa niż tam Holy Juice'ach. Ananas, gdzieś tam może kiwi. No i gławę znowu na pewno czuję, bo dla mnie gława ma taki charakterystyczny smak, za którym się przypadam. Dlatego ją wyczuwam zazwyczaj. I na pewno są bardziej intensywne od Holy Juice'ów. Co to jest? Tropikalne? Tropikalne owoce. I też popatrz na kolor płynu. Przejrzysty. Ale jest już tutaj słodzik. W Holy Juice'ach nie było, to już jest. Znaczy one są słodkie, tak. Są słodkie. Ale na takim poziomie, który... ten jest dobry, który podoba mi się. Nie przeszkadza, nie drażni. Podoba mi się. Chłodzika tutaj nie ma, ale smak jest przyjemny. Czy nie ma? No ja nie wyczuwam, żeby był. Przechodzimy do następnego smaku i to będzie pomarańcza jagoda. Pomarańcza jagoda. Gdzieś już słyszałem ten smaczek. Gdzieś już słyszał smaczek. No na pierwszym planie czuję pomarańcze na pewno. A jeszcze dodam, zanim przejmę od Ciebie, że są one w proporcji 50-50. O, czyli taka standardowa. No każdy podzik sobie, nawet te słabsze podziki sobie z nimi poradzą. Pomarańcza jagoda na pierwszym planie. Pomarańcza taka lekko kwaśnowa. No i ta słodka jagoda. Fajnie to się łączy w miejscu. Jagody nie, albo nie wyłapuje jagody jako osobnego smaku. Albo jest to tak dobrze zmieszane, że się nie wydaje, że jest to tak wybija smaki, bo początku... pomarańczowy, cytrusowy taki smak jest tu fajnie do wyłapania. Ja czuję tą pomarańczę na początku, zdecydowanie, a potem się to zamienia w taki całościowo miks jakby. No i też taki... nie ma kolady? Tak nie, że osobno czujesz, ale no jest taki razem zmieszany. Tak jakby. Słodycz jest moim zdaniem na też takim właśnie niedenerwującym poziomie. I tego, no, wow. Tutaj mamy czarną porzeczkę z winogronem. Czyli może smakować podobnie do winogrona Ice'a. No tak, no czarna porzeczka i winogrono ma prawo smakować jak winogrono z Ice'a. No ja już takie przypadki widziałem. Smakowałem w sumie. Nie? Pierwszy plan jest winogrono, ale to jest całkiem inny smak winogrona jak tutaj. Tak? Po chwili... Ale dużo ajsa jest w tym, najwięcej jak do tej pory. Tak, tutaj, no, tutaj kulada jest wyczuwalna. Ale dopiero po chwili wchodzi smak czarnej porzeczki. Ale winogrono jest innym winogronem. Ciężko powiedzieć, czy jest lepsze od Ale tego. Ale jest dużo kulady, jak w jednorazówce normalnie. No nie wiem, czy... To dla mnie, nie, dla mnie aż tak czułem? Intensywnie... To zobacz tak. Teraz, może nie wiem, teraz się rozkulało jakoś, ale no... Biorę oddech i normalnie nie mrozi. Tylko, że no, ja lubię bardzo dużo kulady, jak jest w płynach, więc na mnie to może takiego wrażenia też nie robić, nie? Też testujesz takie fajne rzeczy. Mocno. Mocne takie. Mocno chłodzone. Też, no. Też bardzo przyjemny smak. Też. To mój top 1 jak na razie. Ale mówię, dalej przy tej drugiej nawet próbie winogrono pierwszy tak, i dopiero tak, później gdzieś tam... Ta porzeczka się miesza. No. I na koniec mamy truskawkę mango. Mongo. Mam nadzieję, że to będzie mój faworyt, ale przekonajmy się. Nie będzie to moim faworytem. To jest to mango,
które nie lubię. Które jest wszędzie, czyli to, które, za którym nie bardzo przepadam. Czekolady jest? Znaczy, plusem tego jest pierwszy plan truskawka. To jest bardzo... Dobre. Bardzo, bardzo robi robotę ta truskawka w tym. To jest ale mango, danonek jakiś, danonek truskawkowy. No przysięgam. Ale mango... No, no jest to, to niedojrzałe mango, trzeba o tym powiedzieć, że jest to to niedojrzałe mango, ale truskawka... Aczkolwiek niedojrzałe nie znaczy, że niedobre. Ja nie mówię, że jest niedobre, tylko mówię, że to jest to, które, za którym ja nie bardzo przepadam. Ale ja to widzę, tłumaczę, że niedojrzałe, bo wiesz, pomyślą sobie, że o, niedojrzałe to nie. Takie mango jak wszędzie. Mi smakuje to mango. Dla mnie truskawka smakuje bardzo fajnie. No. I co, wybieramy sobie znowu swój... Dawaj, ty pierwszy. Top jeden smak. Ty to zaskoczę, bo ja wybiorę winogrono. Winogrono? Ja mówiłem wcześniej, że to na razie jest top, ale to bardziej mi smakuje. Winogrono jest. Truskawka mango. Gdyby to mango było ciut bardziej słodkie, to zastanowiłbym się, ale winogrono ice i proszę mi to oddać. W tym materiale... Truskawka mango. Nieprawda. Truskawka mango. Winogrono ice. W tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zapraszamy do komentowania, łapkowania i tak dalej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema. Siema.